Witam Was serdecznie, moi kochani rodacy, moi myślący, zdrowo, logicznie łączący kafelki oraz witam serdecznie tych, którzy trafią po raz pierwszy na mój kanał. Ja tak z Wami chciałabym Wam coś przekazać. Jak tam Wasze nastroje? I kto jednak miał rację? A za chwileczkę Wam powiem, dlaczego uważam, że o tym, co mówiłam przez ostatnie, szczególnie przez ostatni miesiąc, to niestety, ale okazało się prawdą. Przed czym Was przestrzegałam? Przestrzegałam Was przed tym, jak to jest ustawione. Za chwilkę włączę Wam, puszczę Wam filmik, on już lata po TikToku. Mi to podesłał mój znajomy na Facebooku. To jest kwintesencja i podsumowanie tego, co do tej pory Wam przekazywałam w swoich materiałach. Z uwagi na to, że od wczoraj mam ostrzeżenie konta, grozi zamknięcie, zablokowanie dostępu, więc całość będzie dostępna na kanale YouTube, Swojska Suwerenka oraz na Rumble, Swojska Suwerenka i Tube z małych liter. Zresztą Wam jeszcze w opisie wrzucę albo w komentarzu wrzucę Wam nazwy tych kanałów, żebyście mogli mnie znaleźć. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie mnie tam szukać. Powiem Wam tylko tak. Taka ściema, że szok, fakt faktem, że wielu ludzi, ale nie było to 70%, ani poniżej 70%, którzy poszli do zagrody, dali się dogonić. To jest również manipulacja i socjotechnika. Drugą rzeczą, jaką chcę poruszyć, to jest fakt, iż mówiłam Wam, że Wasze X-y, jeżeli nawet już tam pójdziecie, czy tam poszliście, część z Was pewnie poszła, że te X-y to można sobie w buty wsadzić. Nie interesują ich X-y. Nawet ta ściema z tymi niby z lokalami jakimiś tam kuźwa, tymi pracownikami z sondaży, którzy tam niby zadawali pytania ludziom, którzy wychodzili z tych, to też ściema. Nawet natknęłam się na stwierdzenie i nie omieszkam tego powtórzyć, bo uważam, że to jest prawdziwe, że wybory już były nie wybory, tylko wyniki były opublikowane w internecie już tydzień temu. Mówiłam Wam, że oni się wybierają sami przed pół roku naprzód. Was zagonili do zagród zwanych lokalami po to, żebyście ich uwiarygodnili wybory, mianowania swoim podpisem na liście uczestnictwa. I daliście się, kurwa, w kanał zrobić. No. Wszystko jest ustawione. Wszystko było ustawione. Mówiłam, kuźwa, mówiłam. Wszędzie mówiłam. Gdzie tylko można było, to mówiłam. I wiem, że wielu ludzi nie poszło. Wiem o tym, nawet na TikToku, kuźwa, wczoraj w nocy latały filmiki, kuźwa, jak ludzie próbowali, nie usuwali żadnych tam, jakichś tam kart, albo skreślali 2X-y i tak dalej. To nie chodzi o X-y. Tu nie chodzi o X-y, tu chodzi o Wasz podpis na liście uczestnictwa. Mówiłam Wam o tym. Na podstawie tego oni mają podkładkę alibi na swoje
wcześniejsze mianowania. Wszystko jest ustawką. Wszystko jest ustawką, kochani. Teraz wam jeszcze tylko zaraz puszczę to, ale chciałabym wam przeczytać mój post dzisiaj, jak wpadł mi w ręce ten materiał. To ludzie zrobili, oglądając, przełączali kanały i wychwycili również kolejne oszustwo. Pewnie niektórzy z was natknęli się na ten materiał, bo to na TikToku, mówię, biega lata po TikToku. A ja tutaj wam coś wrzucę najpierw, zanim wam włączę to. To chciałabym, żebyście po prostu wzięli sobie to do serca i nie przejmowali się tym, że oni dalej są przy władzy. Oni będą przy władzy, bo tak ordynacja wyborcza stanowi, która jest nie napisana dla Polaków, tylko dla nich. Dla korporacji obcych, które dają subwencje na tak zwane partyje. Zauważcie, jakie były reklamy. Ciekawe, ile, jak długo będą wisiały te mordy na tych płotach, kuźwa. Te plakaty ich. Pół roku, a może i dłużej, kuźwa. Nie będzie komu tego ściągnąć. Nie będą nas straszyć. To jest mój komentarz dzisiaj sprzed godziny. Film oczywiście utnę, tylko początek wam wrzucę. A resztę będzie na Rumble i na YouTubie. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, więc pozwolę sobie jeszcze to przeczytać. Tak samo z tymi procentami, to też ściema, że Polaków poszło do zagrody 70%. Kolejny zabieg socjotechniczno-manipulacyjny, bo chcą na narodzie wymóc uznanie i akceptację kolejnego ich oszustwa za to, że to legalne wybory. Pamiętacie, jak cywizornia ściemnia, nawet pokazując ilość uczestników, chociażby w ostatnim tak zwanym marszu zwołanym przez farbowanego rudego lisa, że było aż tak dużo baranków? Myśl, rodaku, myśl. Oni wszystko w kooperacji z przyjętymi przez siebie mediami zrobią wszystko, by wam wmówić, iż była frekwencja w tych ich machlojkach zwanych wyborami. Ta banda razem z zależnymi propagandowymi mediami zrobi wszystko, by naród polski uznał, że wybory odbyły się i są legalne. A ja na TikToku ciągle napotykam na filmiki tych, co dali się zapędzić do zagrody, gdzie nie wydawano kart, bo ktoś nie miał ichnego zaświadczenia, albo gdzie ktoś specjalnie dwa razy stawiał X-a. Więc powiem tak, a nie mówiłam, wasz podpis na liście uczestnictwa miał znaczenie w tak zwanej frekwencji, nawet jeśli oddaliście celowo nieważny głos. I żadne sondaże, że niby pytanie ludzie po wyjściu z zagrody to kolejna przykrywka. Podpisem uwiarygodniliście kolejny zamach stanu na narodzie polskim, a kolaboracyjne media okupacyjne dokleiły resztę, by się zgadzały tajne ustalenia partii w kuluarach pół roku wcześniej. Mające miejsce. Gdybyście nie poleźli, to ciekawe, jak telewizornia by nadrobiłaby ilość ludzi, byłyby pustki, listy uczestnictwa byłyby puste, a oni postawieni przed faktem dokonanym, bo swój przekręt sprzed pół roku nie mieli, bo na swój przekręt sprzed pół roku nie mieliby alibi i podkładki. Mówiłam o oporze i sprzeciwie narodowym, ale nie chcecie słuchać, informować innych, udostępniać tego, co mam do powiedzenia. Wasza bierność jest totalną ignorancją sytuacji zagrażającej nam i ojczyźnie. Teraz to obróci się przeciwko tym, zobaczycie i się przekonacie. Ci, co poleźli tam, podpisali listę uczestnictwa, jelonki dali im zielone światło do dalszego gnębienia i grabieży i szalbierstwa na sobie i nareszcie.